Zaczynamy. Witam Państwa serdecznie z naszego zaimprowizowanego studio, gdzie sobie gawędzimy o książkach. I dzisiaj powracamy do mojej ulubionej książki chyba, jaką wydaliśmy w ogóle w całym naszym, w 15-leciu naszej działalności, czyli do pamiętników Alonso Contrerasa. Proszę Państwa, ja czytam to sobie po kawałku do poduszki. To jest tak wstrząsające realizm tych wspomnień, aż żal, że Contreras miał tak mało czasu na pisanie, bo on tutaj używa wielu skrótów i skupia się na sprawach, które wydały mu się najistotniejsze. One rzeczywiście zapewne były najistotniejsze. Natomiast no, to, co zostaje w tle, aż szkoda, że umknęło i człowiek ma ochotę sam dopisywać te szczegóły przygód kapitana Contrerasa. Proszę Państwa, to jest coś niesamowitego. Ja dzisiaj chciałem powiedzieć o truciznach. Ponieważ nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak odporny musiał być człowiek XVII wieku, szczególnie taki, który był oficerem w kluczowych obszarach kampanii wojennych owego czasu, żeby w ogóle przeżyć. Alonso Contreras był podtruwany dwa razy. Okoliczności tego były no, zaskakujące i straszliwe. On się za każdym razem wywinął śmierci, ale to też wskazuje, że jego taki gwałtowny koniec tych wspomnień wskazuje na to, że za trzecim razem mógł się nie wywinąć. Już pomijam wszystkie zamachy na jego życie, jakie podejmowano z użyciem broni białej, wszystkie afery sądowe, w których brał udział i morderstwa, których sam dokonywał, tak jak to morderstwo żony, o którym mówiłem. Proszę Państwa, był truty dwa razy. Raz jeden, ponieważ dostał królewski rozkaz, żeby werbować żołnierzy w Hiszpanii na front flandryjski, żeby zostać kapitanem tercio. Tercio, Państwo pamiętacie, to jest piechota hiszpańska, która nie miała sobie równej w Europie, dopóki nie starła się z kozakami w Dunkierce. Wtedy się okazało, że kozacy jednak są lepsi niż piechota hiszpańska i dopóki francuskie działa pod Rocroi nie zniszczyły czworoboków tercio z hiszpańskich i nie unieważniły tej formacji, wprowadzając na rynek wojenny muszkieterów królewskich. Muszkieterów króla Francji, Ludwika XIII i potem XIV. Proszę Państwa, Alonso Contreras zostaje wysłany w celu zwerbowania, uformowania kompanii. Wiadomość dostaje na Morzu Śródziemnym i wyrusza do Hiszpanii, a w międzyczasie jego kuzyn formuje tę kompanię i listownie porozumiewa się z nim nasz bohater, sugerując mu, że zostanie chorążym tej kompanii, a Alonso będzie jej kapitanem i będzie pobierał honorarium kapitańskie, które jest na pewno wyższe niż honorarium chorążego. Chorąży to praporszczyk. Mówię to dla Saszy, który stoi za kamerą, żebyśmy mieli jasność. I cóż się okazuje, kiedy przybywa Alonso na miejsce, jego kuzyn chorąży ani myśli ustępować, to znaczy ani myśli odstąpić mu tego miejsca, które mu się słusznie należy, no ale w końcu jest zmuszony, no bo rozkaz królewski to rozkaz królewski. W tym rozkazie nie ma jego nazwiska, tylko jest nazwisko Alonso Contreras. No ale właśnie próbuje tę sprawę rozwiązać w inny sposób, to znaczy Alonso Contreras rozchorował się na febrę, ale nie taką zaawansowaną, że nie mógł chodzić i leżał obłożnie chory, trochę chorował, a stan ten posłużył za pretekst temu kuzynowi, żeby wynająć człowieka, który dosypał mu truciznę do jedzenia. No, proszę Państwa, opis tego, co się wydarzyło potem, jest straszliwy i bardzo naturalistyczny. Ja go tu Państwu nie przytoczę, ale kiedy zjawili się lekarze przysłani przez miejscowego dostojnika królewskiego, stwierdzili, że gdyby połowę tej trucizny, którą dostał Alonso Contreras,
dać mułowi, to on by umarł natychmiast, więc a Alonso przeżył. Więc jasne jest, że kondycja kapitana Contrerasa była znacznie ponadprzeciętną i kondycja ta uratowała mu życie wtedy i uratowała mu życie po raz drugi w Rzymie, gdzie miał przygodę następującą. No, był to człowiek niezwykle towarzyski, jak pamiętamy, i taki łatwo się angażujący w związki z płcią przeciwną. I poznał jakieś dwie damy mieszkające w Rzymie i bywał u nich często gawędząc. Ale bywali tam też rozmaici miejscowi szlachcice i kiedyś dwaj z nich pojawili się tam, kiedy Alonso właśnie bawił rozmową owe damy. No i od słowa do słowa okazało się, że ktoś musi niestety lokal opuścić. Alonso Contreras udał, że to nie do niego. Tamtych było dwóch, on był jeden, ale udał, że to, co mówią, jego nie dotyczy. Dobrze zrobił, bo kiedy tamci chwycili za rapiery, no okazało się, że nie mają aż takiej sprawności fechtunkowej, jaką ma kapitan Contreras. On ich po prostu zrzucił ze schodów, kopniakami wywalił na ulicę i tam jeszcze poczęstował kilkoma obelgami. Oni oczywiście odeszli, ale wrócili. Wrócili ze strażnikami. No i kapitan Contreras został zawleczony przed miejscowy sąd. Ale sędziowie, widząc, że to jest hiszpański kapitan, a do tego kawaler zakonu świętego Jana, kazali im się pogodzić. Kazali im się pogodzić. No i wszyscy trzej panowie rozstali się w najlepszej zgodzie, w uśmiechach. A potem kapitan Contreras znowu źle się poczuł i znowu ktoś przysłał do niego lekarza. No i okazało się, że ten lekarz to, co dosypuje kapitanowi Contrerasowi do jedzenia, to jest sublimat rtęci. Trzy razy ta operacja została powtórzona i w zasadzie cudem można nazwać to, że Alonso Contreras przeżył. A przeżył. No, sprawa zakończyła się tragicznie, proszę Państwa, dla człowieka, który tę truciznę tam podawał. Głównego winowajcy nie znaleziono, no ale było jasne, kto za tym stoi. Tych dwóch amantów rzymskich, którzy przybyli do tego samego domu zamieszkałego przez owe towarzyskie damy, które przyjmowały Alonso Contrerasa. Takich przygód na kartach tej książki, proszę Państwa, jest mnóstwo. Jest tu jeszcze jedna niezwykła rzecz, ponieważ wszystkim pamiętnikom, które sobie przypominam, towarzyszą opisy zjawisk niezwykłych. Zawsze tak jest. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale spróbuję to Państwu wyjaśnić. Towarzyszą opisy zjawisk niezwykłych. Oczywiście można powiedzieć, że jak ktoś jest marynarzem i żołnierzem i potrafi dowodzić piechotą w polu gdzieś tam we Flandrii i potrafi też poprowadzić galerę przeciwko eskadrom tureckim, no to taki człowiek siłą rzeczy no jest realistą, ale też musi być trochę zabobonny. No może tak, może nie. Jak wszyscy wiemy, wojna, jaką toczyli Hiszpanie na początku XVII wieku i później, to była wojna głównie z Francuzami, no i ich sojusznikami. Sojusznikami Francji, jak wiemy, byli Turcy i Szwedzi. Francja rosła w potęgę, Francja szykowała się do wielkiego skoku militarnego, do dostania się największą potęgą militarną i polityczną na kontynencie, a Hiszpania, nieświadoma tego, wchodziła już w strefę cienia. Proszę Państwa, no, wojna na początku XVII wieku jeszcze nic na to nie wskazywało. Wręcz było tak, że przyszedł moment, który zachwiał polityką francuską. Ten moment to była oczywiście śmierć króla Henryka IV Bourbona. Jak pamiętamy, król zginął w zamachu. Zamachu dokonał Ravaillac, nauczyciel pochodzący z Dolnej Akwitanii, który wbił królowi zaklinowanemu w powozie w bardzo wąskiej uliczce dwa razy długi sztylet w pierś. Król Henryk skonał bardzo szybko. Śmierć króla Henryka opóźniła inwazję francuską na Niemcy, która to inwazja na pewno by nastąpiła.
i wprowadziła wielki zamęt. Jak tutaj opisuje Alonso Contreras, Hiszpanie nie byli za bardzo zadowoleni z tej śmierci. Nie jesteśmy w stanie na podstawie tych pamiętników stwierdzić, dlaczego tak było. Trzeba by było przestudiować źródła do historii całej wojny we Flandrii i dopiero byśmy mogli coś na ten temat powiedzieć. Natomiast dostojnicy, którym przyniesiono tę wiadomość, no, byli raczej zbulwersowani i spodziewali się, że działania wojenne przybiorą na intensywności. A na czym polegało owo niezwykłe zdarzenie? Proszę Państwa, Contreras opisuje dokładnie, jak dokonywała się wymiana koni na stacjach pocztowych wojskowych. To znaczy podróżowano, jak wiadomo, rozstawnymi końmi. Jeździec jechał od jednego posterunku do drugiego i tam musiał wymienić konie. Żeby wymienić te konie, musiał się uwiarygodnić, czyli musiał mieć na piśmie rozkazy. Te rozkazy musiały być przekazane dowódcy posterunku, który przeważnie rezydował za murami jakiejś fortecy bądź forteczki. To się odbywało na linię przez fosę, podawano to w koszyczku. Następnie otrzymywał list, potwierdzenie, że jest autentycznym kurierem od miejscowego dostojnika i z tym dopiero szedł na stację pocztową i tam wymieniano mu konia na nowego i ruszał w dalszą drogę. Proszę Państwa, w tego samego dnia, czy tam dzień po tym, jak zabito króla Henryka, pojawił się w czasie, kiedy wartę na murach pełnił, to było w Cambrai, wartę na murach pełnił Contreras, pojawił się posłaniec i Alonso Contreras okrzyknął go, czy ma pismo, czy ma list potwierdzający. On powiedział, że nie ma. A z czym przybywa? A on powiedział, co było niemożliwe zupełnie, powiedział, że zabito króla Francji, Henryka IV. Wiadomość ta została przekazana do gubernatora i gubernator, bardzo zdenerwowany, wręczył temu posłańcowi potwierdzenie jego tożsamości i posłaniec z tym, że właśnie potwierdzeniem udał się na stację pocztową. Bardzo barwnie to opisuje Contreras, jak ten człowiek odchodzi gdzieś w ciemność razem z tym listem od hiszpańskiego dowódcy. Nikt nie wiedział, kto to był. Dopiero kilka dni później przyszły oficjalne wieści, no bo tyle czasu trzeba było na to, żeby dostarczyć te informacje z Paryża do Flandrii. No dzisiaj Cambrai to jest północna Francja, ale wtedy to były hiszpańskie Niderlandy. Że król Henryk nie żyje. Contreras uznał, że było to zaskakujące, cudowne zdarzenie, którego nie potrafił wytłumaczyć. Spróbujmy my wytłumaczyć to zdarzenie, bo ono moim zdaniem jest całkowicie wyjaśnialne. Proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale kiedy pojawiła się kiedyś taka informacja u nas na blogu, jak żeśmy się zajmowali epoką elżbietańską, Walsinghamem, Lordem Cecilem, kiedy Lord Cecil kończył karierę na dworze królowej i kiedy zabierał swoje rzeczy z gabinetu, wśród tych wszystkich bibelotów i precjozów był portret Ravaillaca. Portret mordercy Henryka IV Bourbona. U lorda kanclerza Królestwa Anglii. No, to jest duża rzecz moim zdaniem. Więc proszę Państwa, spróbujmy wyjaśnić to, co opisał Contreras. Anglicy cały czas pilnujący polityki francuskiej, bardzo obawiający się interwencji francuskiej w Rzeszy, co zachwiałoby równowagą sił, bo do wojny, chronicznej wojny w Niderlandach już się każdy przyzwyczaił i do tego, że Francja jest zajęta sprawami hiszpańskimi i oba mocarstwa walczą ze sobą, Anglicy się temu życzliwie przyglądają, to już był każdy przyzwyczajony. Natomiast nagromadzenie sił i środków wojennych przez Henryka IV i uderzenie na Niemcy zmieniłoby sytuację diametralnie i zmusiłoby Londyn do jakiejś akcji.
po czyjejś stronie. Londyn chyba nie był na to gotowy. Ravaillac, przypominam, 3 razy przybywał do Paryża, żeby zamordować króla i za każdym razem coś mu przeszkadzało. I teraz sytuacja została w końcu zaaranżowana w taki sposób, że król zginął. A Ravaillac został skazany na śmierć i rozerwano go końmi. A skąd się wziął posłaniec? Anglikom zależało, żeby przede wszystkim dwór hiszpański dowiedział się pierwszy o tym, że król nie żyje. Po to, żeby wprawić Hiszpanów w drżenie, dlatego że Francja była uzbrojona po zęby i po śmierci króla na pewno chciałaby wywrzeć zemstę. Trzeba było powiadomić Hiszpanów odpowiednio wcześniej, żeby się wystraszyli i dobrze przygotowali. I podejrzewam, że sprawa wyglądała tak, że całe pogranicze francusko-flandryjskie było obsadzone przez angielskich agentów, którzy wyruszyli z tą wiadomością do wszystkich hiszpańskich garnizonów w południowych Niderlandach. Taka hipoteza, słuszna czy nie, nie wiem. Natomiast nie wierzę w duchy w polityce i w duchy snujące się po polach bitew. To są złudzenia. Tak to sobie tłumaczę. Proszę Państwa, serdecznie polecam jeszcze raz tę książkę. Alonso Contreras, Pamiętnik kawalera zakonu św. Jana. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do widzenia, do usłyszenia.